Powiat Policki zamierza wydać w bieżącym roku na inwestycje blisko 22 miliony złotych. Największa część tej kwoty zostanie przeznaczona na modernizację dróg i na oświatę. W oświacie 4 763 tysiące, w polityce społecznej 3 297 tysięcy złotych, mówię o inwestycjach. No i drogi, proszę Państwa, 12 750 tysięcy mamy zamiar zainwestować. Przy tym te 12 750 tysięcy i w ogóle generalnie cała kwota na inwestycje, to lwia część są to środki pochodzące z zewnątrz. Środki, które powiat już wystąpił, będzie występował i miejmy nadzieję, że skutecznie je pozyska. Reszta wydatków dotyczy m.in. ochrony środowiska i zdrowia. Największa inwestycja, jaka rozpocznie się w bieżącym roku, dotyczy przebudowy wiaduktu na ulicy Przęsocińskiej. Realizowana jest z miastem Szczecin. Szacuje się, że modernizacja będzie kosztować 14 milionów złotych, z czego 10 milionów wyasygnuje powiat policki przy wsparciu ze środków unijnych. Powiat zaangażował się także w dwie inwestycje drogowe w ramach współpracy z gminami Dobra i Kołbaskowo. Mamy środki zapewnione na realizację zadania przebudowy ulicy Długiej w Mierzynie. To jest pewna część, ale strategicznie ważna, bo przy szkole. Następnie mamy zmniejszony poziom finansowy, ale istnieje prawdopodobieństwo, że ta alokacja ulegnie zmianie, ponieważ wyczerpały się środki, a byliśmy na liście rankingowej na ostatniej pozycji przebudowy ważnego odcinka w gminie Kołbaskowo, Szczecin Siadło Górne. Jeszcze w tym roku w ramach współpracy z gminą Police zakończą się prace projektowe dotyczące remontu ulicy Nadbrzeżnej. Naszej słynnej Nadbrzeżnej, która też oczekuje od lat na to, żeby ją zmodernizować. Na razie jesteśmy na etapie projektu. Robimy to wspólnie z burmistrzem Polic. Połowę środków dostaliśmy w ramach współpracy, podpisaliśmy porozumienie i do połowy tego roku powinniśmy ten projekt już zakończyć i skonsultować z mieszkańcami. Zarząd omówił także zmiany w powiatowych szkołach, które muszą nastąpić po wprowadzeniu reformy oświaty. 27 stycznia planowana sieć szkół została przedstawiona Radzie Powiatu w formie projektu. Propozycja spotkała się z aprobatą i została przekazana do kuratorium i związków zawodowych. Do 31 marca Rada Powiatu podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Siódmego stycznia odbyła się 26. sesja Rady Powiatu w Policach. Radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu i podjęli szereg uchwał. Najistotniejszą z nich była uchwała dotycząca planowanych zmian w powiatowych szkołach po wprowadzeniu reformy systemu oświaty. Zarząd Powiatu opracował nową sieć szkół. Dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe przekształcone zostaną w branżowe szkoły pierwszego stopnia. Gimnazjum w zespole szkół zostanie przekształcone w 8-letnią szkołę podstawową mistrzostwa sportowego z oddziałami dwujęzycznymi, w której nadal będzie realizowany projekt polsko-niemiecki. Pozostałe gimnazja zostaną włączone do istniejących już szkół podstawowych. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży istniejące gimnazjum miało zostać przekształcone w szkołę branżową pierwszego stopnia. Dyrekcja placówki zdecydowała jednak inaczej i nie zgodziła się na utworzenie szkoły branżowej. Ośrodek będzie miał tylko szkołę podstawową. Za 2 lata pojawi się realne zagrożenie, dlatego że nie będzie kształcenia w MOWie 3 lata, tylko 2. Czyli dzieci, które będą kończyły 8 klasę, będą młodsze. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że szkoła branżowa może być skrócona do 2 lat, to w 2. klasie szkoły branżowej skończą 18 lat. Do tej pory w MOWie nie ma naboru do klasy 6. Nie ma wskazań do klasy 6, choć szkoła podstawowa istnieje. Więc nie ma podstaw przypuszczać, że będą skierowania za 2 lata do klasy 6. Zatem MOW może zostać z rocznikami 7., 7. klasa i 8. klasa. I to chciałabym podkreślić, bo to będzie oznaczało ograniczenie zatrudnienia. Propozycja Zarządu Powiatu spotkała się z przychylnością radnych, którzy przyjęli uchwałę 14 głosami za, przy 2 wstrzymujących się. Inne uchwały dotyczą zmian w budżecie powiatu polskiego na 2017 rok. Między innymi zmiana dotyczy takiego pokazania środków własnych na remont wiaduktu przy ulicy Asfaltowej, żeby gestor pieniędzy, agendy rządowe mogły przekazać pieniądze. Startujemy w projektach. Miejmy nadzieję, że skutecznie, że będzie dofinansowanie do tej koniecznej modernizacji tej ważnej osi komunikacyjnej dla powiatu polskiego.
Ponadto podjęto uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Dobra na inwestycje drogowe, a także rozpatrzono skargę na pełniącego obowiązki dyrektora SOSW nr 1 w Policach. Skargę uznano za bezzasadną. W końcowej części sesji radni zapoznali się z prezentacją spółki PDH, która zajmie się inwestycją Police 2. Nowa spółka ma produkować propylen za pomocą nowoczesnej technologii na licencji amerykańskiej. Firma wygeneruje, proszę Państwa, od najmniejszej pozycji 23 miliony złotych podatku dochodowego do osób fizycznych, 133 miliony podatku od nieruchomości. No i proszę Państwa, 204 miliony złotych podatku dochodowego do osób prawnych. Następna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 24 lutego. 29 stycznia zawodniczki Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Policach rozegrały ostatni w obecnym sezonie mecz drugiej Ligi Kobiet. Policzanki pokonały we własnej hali Energetyka Poznań 3-0. Było to 11 zwycięstwo w sezonie, które odniosła drużyna trenera Wojciecha Kaszy. Ciężka praca przyniosła efekty. No, szczerze mówię, powiem, że nie spodziewałem się, że wygramy ligę, ponieważ no, zespół jest bardzo młody. Większość dziewczyn dopiero zaczynała przygodę w drugoligowej siatkówce, natomiast no, przygoda się udała i była ciekawa. Mam nadzieję, że dziewczęta będą się rozwijać dalej, bo mam kilka bardzo fajnych dziewczyn, które mogą grać w siatkówkę. Zresztą cały zespół jest w stanie grać w siatkówkę, tylko no, musi ciężko pracować. Policzanki zajęły pierwsze miejsce w rozgrywkach drugiej Ligi Kobiet, zdobywając tym samym tytuł mistrza. To był trudny, ale bardzo dobry sezon. To nie jest łatwe trenować dwa razy dziennie, grać w weekendy od października do końca stycznia, uczyć się i jeszcze znaleźć dla siebie w tym wszystkim choć jedną wolną chwilę. Dziewczyny pokazały, że swoją wielką chęcią i determinacją mogą wygrywać i tego dokonały. Zasłużenie zajęły pierwsze miejsce w tabeli drugiej ligi i zostały mistrzyniami w tej kategorii rozgrywek. Na sukces SMS Police złożyło się wiele czynników. Determinacja w działaniu, dobra organizacja pracy, wsparcie partnerów i sponsorów, ale przede wszystkim ciężka praca sztabu szkoleniowego i drużyny. Było ciężko, były wzloty i upadki jak zawsze, ale no, najważniejsze, że dotrwaliśmy do końca, zdrowe przede wszystkim, no i szczęśliwe teraz. A dzisiejszy mecz? No, pokazaliśmy się chyba z jak najlepszej strony i są rezultaty, tak, naszej pracy i wszystkiego, wszystkich treningów codziennie, dwa razy dziennie. Po zakończeniu zwycięskiego meczu prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej Jakub Markiewicz wręczył tort, a dyrektor zespołu szkół Agata Jarymowicz pogratulowała drużynie. Gratulacje osiągnięcia lidera tabeli, tak? Jesteście mistrzyniami drugiej ligi, więc podwójne gratulacje, brawo. W minionym sezonie Policzanki rozegrały 14 meczów. Odniosły w nich 11 zwycięstw, zdobyły 35 punktów i pierwsze miejsce w drugiej lidze. Drużyny wspiera Powiat Policki i Zespół Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach. Od 25 stycznia w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach trwają testy nowego systemu kolejkowego. System dotyczy obsługi spraw związanych z rejestracją pojazdów, zgłaszaniem ich zbycia, wyrejestrowywaniem oraz wydawaniem praw jazdy. Przychodząc do urzędu, klient wybiera rodzaj sprawy, a urządzenie drukuje bilet z numerem. Zdecydowanie ułatwia to organizację obsługi klienta. Klient może sobie sprawdzić, ile czasu jeszcze zostało, może w tym czasie załatwić jakąś inną sprawę tutaj w urzędzie. System został wypożyczony do przetestowania na 2 tygodnie. Po tym czasie trafi do filii wydziału w Przecławiu. Jeśli się sprawdzi, może zostać zamontowany na stałe. Podobny system kolejkowy działa od roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach.